Cześć, witam się na kanale. Z mojej perspektywy w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co powinieneś wiedzieć i na jakie pytania sobie odpowiedzieć w momencie, gdy chcesz zacząć prowadzić kanał na YouTubie. Tutaj od razu powiem, że wprowadzam picie kawki w trakcie filmu z zaradą jednego widza. Lubię kawę, także takie rozmowy przy kawie będą bardziej sympatyczne, a przynajmniej dla mnie. Jak wiadomo, YouTube to platforma, na której już tworzy się około chyba 15 albo 16 lat kanały. Jest tego coraz więcej powstaje właśnie kanałów, coraz więcej filmów wchodzi na tego YouTube'a, coraz więcej osób korzysta z tego YouTube'a, coraz więcej osób subskrybuje kanały na YouTubie i jest to platforma, która cały czas się rozwija, mimo tego, że no powoli zaczyna jakby ograniczać twórców w tym, co robią. Ale nie o tym jest dzisiaj ten film. Dzisiaj film jest typowo o tym, co zrobić w momencie, gdy ktoś chce zacząć prowadzić kanał na YouTubie, jak według mnie to powinno wyglądać. Więc po pierwsze, co według mnie jest najważniejsze i chciałbym to właśnie powiedzieć na samym początku, to jeżeli ktoś właśnie chce już założyć, ma pomysł, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, to jeżeli ktoś już ma pomysł na ten kanał, co chciałby robić, co chciałby pokazywać, to najważniejsze, co trzeba wiedzieć, to sprzęt. Że nie jest on istotny tak naprawdę. Wiele osób właśnie powstrzymuje się przed założeniem kanału, dlatego że nie mają sprzętu, bo tutaj potrzebny jest, nie wiem, aparat taki i taki, gimbal, nie wiem, światło, drony, cokolwiek. Nie, słuchajcie, to nie jest potrzebne i jest milion dowodów na to, że są youtuberzy, którzy naprawdę z przeciętnym sprzętem, wręcz nawet telefonem, zdążyli nabyć bardzo dużą ilość widzów, bo liczy się content. Pamiętajcie, że najważniejszy jest content i to, czym wy nagrywacie, nie ma większego znaczenia, zwłaszcza, że mamy erę telefonów, gdzie ja mając iPhone'a już mogę nagrywać naprawdę dobrej jakości filmy. Jedyne, co tak naprawdę jest potrzebne w takim wypadku, to audio, czyli po prostu dodatkowy mikrofon. I to jest właśnie dużo ważniejsze niż obraz tak naprawdę. Audio jest istotniejsze niż obraz, dlatego że no, ludzie zazwyczaj tego słuchają, o ile to nie są vlogi typowo, które są nastawione na pokazywanie na przykład ładnych rzeczy, to ten obraz nie będzie miał aż takiego znaczenia właśnie jak to audio, ale tak jak właśnie powiedziałem, najważniejszy jest content. Ja zaczynając prowadzenie kanału na YouTubie zacząłem od aparatu, który po prostu miałem, bo robiłem po prostu zdjęcia. Kupiłem kiedyś aparat cyfrowy, którym robiłem zdjęcia, nim nagrałem pierwsze materiały, potem uznałem, że okej, trzeba trochę zainwestować w sprzęt, bo wiedziałem, że będę się tym interesował dalej i będę dalej nagrywał i wtedy kupiłem Canona 700D z obiektem kitowym i on kosztował około 2000 zł bodajże i tym nagrywałem przez bardzo długi czas, bo chyba z rok nagrywałem tym sprzętem i następnie kupiłem właśnie to, czym teraz nagrywam, czyli Sony Alpha 6300 i mam dwa obiektywy właśnie. Jeden to jest 16 mm 1.4f, drugi to jest 35 mm 1.4f. Do tego po drodze kupiłem Canona G7X. Tak to wygląda i nim też nagrywałem vlogi przez jakiś czas wcześniej. Do tego mam kamerkę GoPro i jak teraz bym namnożył tego sprzętu, ile wydałem łącznie, to jest to bardzo dużo, tylko pamiętajcie, że ja to wszystko kupiłem za kasę z YouTube'a i poważnie mówię, ja po prostu całą kasę, jaką dostaję z AdSense'a, po odliczeniu podatku oczywiście, odkładam na bok i ja za tą kasę po prostu inwestuję w sprzęt, czyli reinwestuję kasę, którą wyciągam z YouTube'a, czyli po prostu no, jakby nie daję od siebie z kieszeni, no, jakby to nie brzmiało. Wiadomo, że mógłbym na to wydać na co innego albo odłożyć cokolwiek takiego, no ale chodzi mi o to, że ja w ciemno nie inwestuję w sprzęt. Nie mam tak, że na przykład wkładam jakieś pieniądze i nie wiem, czy mi się to zwróci, bo no, nie jest tak po prostu, a jak mi się to zwraca, to w tym momencie coś kupuję nowego i też nie robię tego dlatego, żeby ten kanał jakoś lepiej wyglądał, a też po dużej części robię to po prostu dla siebie, bo sam dla siebie po prostu chcę mieć lepszą jakość materiału, lepsze te materiały, jak chodzi właśnie o obraz, czy jak chodzi o dźwięk. Ale też po prostu się tym zajarałem. Po prostu zajarałem się zarówno i fotografią, obróbką zdjęć, zwłaszcza właśnie ta postprodukcja mnie kręci. I to jest główny powód, dlaczego inwestowałem dalej, inwestuję dalej w ten sprzęt. Ale już wracając do tematu samego założenia kanału na YouTubie. Więc co jest według mnie najważniejsze, to temat i główny content tego kanału.
musicie sobie, jeżeli ktoś chce założyć kanał na YouTubie, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co on chce robić na tym kanale. To nie może być tak, że kanał będzie o wszystkim i o niczym, że o tutaj, nie wiem, pogram sobie w grę, tutaj nagram vloga, tu nagram trening, tu nagram, nie wiem, jakiś unboxing, cokolwiek, bo to jest bez sensu. Musicie się po prostu wstrzelić w jakąś niszę, do której chcecie trafić i w to brnąć. Tak jak u mnie na przykład na głównym kanale jest to fitness i tam no 90% materiałów jest związanych z fitnessem, z odżywianiem, treningami i to wszystko jest w zdrowym rozsądku, czyli to nie jest tak jeszcze, to nie jest takie ogólnie, że po prostu fitness i tyle, tylko jeszcze bardziej wyszczegółowione, że to ma być właśnie zdrowy rozsądek, że to ma trafiać do takiego powiedzmy zwykłego Kowalskiego, nie do sportowca, nie do kogoś z jakimiś problemami i tak dalej, tylko ogólne jakby założenia w temacie odżywiania, treningów, suplementacji dla ogółu społeczeństwa, która chce po prostu dobrze wyglądać i zadbać o swoje zdrowie. Także bardzo ważne jest właśnie to, żeby określić konkretnie, co chcemy robić i do kogo chcemy trafić. Właśnie określenie grupy odbiorców też jest bardzo ważne, bo to będzie tak naprawdę decydowało o tym, w jaki sposób będziemy nagrywać materiały. Inaczej się zupełnie nagrywa materiały dla, nie wiem, dzieci od lat 10 do 15, inaczej się nagrywa materiały dla osób powiedzmy 15-22, a inaczej 22-30, a inaczej 30+. I w takim właśnie trzeba tworzyć materiały, żeby jeżeli wiemy, do kogo chcemy trafić, to już dużo łatwiej nam to będzie zrobić. Czyli już mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, główna tematyka kanału i o czym będziemy nagrywać. Po drugie właśnie grupa odbiorców. Trzecia rzecz, którą ja polecam zrobić, zanim w ogóle założymy kanał, zanim zrobimy, nagramy pierwszy film, to jest stworzyć sobie listę 20-30 albo nawet większej ilości filmów, które chcemy nagrać. Dlatego, że jeżeli mamy na przykład pomysł na jeden film, dwa, nawet pięć, to jest trochę za mało, dlatego, że nagramy te pięć filmów i co dalej. I powiem Wam, że regularność w prowadzeniu kanału jest bardzo istotna, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie na przykład nagrywać raz na tydzień filmu, no to powinniśmy się ustalić, że będziemy nagrywać raz na przykład na dwa tygodnie. I no potrzebujemy pomysłu, żeby trzymać taką częstotliwość i regularność w materiałach. Dlatego właśnie bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli ilość pomysłów na te filmy, bo po prostu się wypstrykamy z tego i się okaże, że tak naprawdę nie mamy o czym nagrywać, nie mamy o czym mówić i tak naprawdę no nie wiadomo, po co stworzyliśmy ten kanał. I dochodzimy do czwartej i tutaj według mnie najistotniejszej rzeczy przy prowadzeniu kanału na YouTubie, to jest dlaczego to robimy. Bo większość osób nie wie, dlaczego prowadzą kanał na YouTube. Serio, poważnie mówię, że nie wiedzą. Po prostu nagrają jakiś film, bo nie wiem, bo chcą się pokazać i ta motywacja główna, jaka wychodzi z tego kanału, nie jest taka, jak powinna. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś zakłada na przykład firmę i robi to typowo dla kasy, no to raczej daleko nie zajdzie. I tak samo jest na YouTube. Jeżeli ktoś zakłada kanał na YouTube tylko po to, nie wiem, żeby być znanym, żeby mieć właśnie kasę z YouTube'a, współpracę, cokolwiek, to no nie tędy droga, dlatego że szybko się podda, bo zanim do tego dojdzie, może minąć rok, dwa, trzy albo nawet więcej. I taka motywacja jest słaba, dlatego że nie wiadomo, kiedy to przyjdzie i czy w ogóle przyjdzie. W momencie, gdy mamy jakąś głębszą motywację, przykładowo ja zacząłem prowadzić kanał na YouTubie, bo chciałem dzielić się swoją wiedzą, chciałem dzielić się swoim doświadczeniem, jak chodzi właśnie o branżę fitness. Ten kanał założyłem z tego samego powodu. Chcę się dzielić po prostu w innej tematyce i wracając do tego, co mówiłem wcześniej, założyłem drugi kanał, żeby właśnie tamten dalej był jednak skondensowany w jednym temacie. I tu znowu, mnie mało interesuje, czy będę miał 10 tysięcy subów po roku, 20, 50, 100, 200 tysięcy. Oczywiście im więcej, tym fajniej, no bo to oczywiście dla twórcy jest i motywujące i fajnie, jak można z tego w jakiś sposób zarobić i się utrzymywać, ale nie o to chodzi. Właśnie główną moją motywacją było to, żeby dzielić się wiedzą przede wszystkim. I w momencie, gdy mogę to robić, to ilość tych subskrypcji, lajków, komentarzy schodzi na dalszy plan i to nie jest moja główna motywacja. Więc nie będzie czegoś takiego, że na przykład przestanę prowadzić kanał na YouTubie w momencie, gdy na przykład, nie wiem, będę miał, gdy utnie mi zasięgi. Bo, no nie, bo dalej jakby motywacja z czego innego wychodzi i ja skończę tak naprawdę prowadzenie kanału w momencie, gdy po prostu przestanę chcieć się dzielić wiedzą, doświadczeniem, albo uznam, że już się wszystkim podzieliłem i nie mam nic więcej do powiedzenia. I w tym momencie po prostu skończę
prowadzenie kanału, bo nie będzie to miało dla mnie sensu dalszego, a nie chcę czegoś robić z przymusu i na siłę. Także to były najważniejsze rzeczy, które według mnie każdy powinien wiedzieć, znać i odpowiedzieć sobie na to w momencie, gdy chce założyć kanał na YouTubie. Jeżeli macie jakieś pytania na temat właśnie prowadzenia YouTuba, to piszcie w komentarzach. Jeżeli macie pomysły na inne filmy związane z tematyką tego kanału, to również piszcie w komentarzach. Dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten film, w jakiś sposób pomógł, udostępnijcie dalej. Żegnam się z Wami na dzisiaj, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!